Cześć, to Ernest. W tym filmiku mam dla was kolejną ciekawą teorię na temat fabuły sezonu czwartego. Możliwe, że już znamy wątek tego sezonu, dzięki teorii ułożonej przez Fortnite Battle Royale Leaks i Happy Power. Serdecznie zapraszam na ich portale społecznościowe, ale przejdźmy już do samej teorii. Zacznijmy od tego, że znak pokazujący filmy grane w karkołomnym kinie zmienił się po ostatniej aktualizacji i zdaje się być to związane z wyciekłym ekranem ładowania, jak i tym z trzeciego tygodnia. Przedtem na tej liście widniały takie oto tytuły. Pierwszy. Revenge of Breeze Dog, Part 2. Drugi. It Came from Moisty Mire. I trzeci. What is it? An end story. Pierwsza i trzecia pozycja nie mają na razie znaczenia. Skupimy się na tytule na drugim miejscu, czyli po polsku to przyszło z mokrych moczar. Jeśli spojrzymy na ekran ładowania, który otrzymaliśmy za wykonanie wszystkich zadań trzeciego tygodnia, to widzimy superbohaterów rozmawiających nad hologramem mapy Battle Royale i Omegi, który ma znajdować się na więzieniu na terenie, uwaga, mokrych moczarów. Jak wiecie, jedną z ofiar meteorytu zostało właśnie to więzienie i jednym ze skutków uderzenia jest wykorzystana szansa do ucieczki Omegi. Pokrywałoby to się ze sceną przedstawioną na ekranie ładowania z drugiego tygodnia hitu ekranu, na którym to Omega na tle zniszczonego więzienia ucieka. Jeśli spojrzymy dzisiaj na zaktualizowany znak przy karkołomnym kinie, to zobaczymy następujące nowe tytuły. Pierwszy. Carbide Returns, drugi Valor Origins i trzeci Omega's Revenge. W tym przypadku interesuje nas trzecia pozycja, czyli po polsku Zemsta Omegi, co szłoby z wyciekłym czwartym ekranem ładowania hitu ekranu. Jeśli na nie spojrzymy, to widzimy na nim Omegę ze swoją silną armią w bazie z rakietą przy butnym brzegu, który jest gotowy dopełnić zemsty. Jak widzicie, wszystko łączy się ze sobą i może to być wskazówka na to, że w niedalekiej przyszłości będzie zachodziło dużo zmian i odkryć fabułę sezonu czwartego. Tytuł It Came From Moisty Mire może jednak być też powiązany ze skinem znalezionym w plikach gry po ostatniej aktualizacji. Mowa tu o tym ubiorze, który po angielsku nazywa się Moisty Merman, z opisem From the Moisty Depths of The Backlot of Studio B, czyli pochodzący z mokrych głębin z planu filmowego Studia B, który jest zlokalizowany na mokrych moczarach. Kolejną rzeczą wartą uwagi jest to, że meteoryt znajdujący się w wypasionej wyrwie także uległ kilku zmianom. Po małym ujawnieniu jego zawartości można zauważyć, że w środku wydaje się być coś metalowego. Może jakaś kapsuła obcego albo broń? Na razie można tylko spekulować. Nie możemy też zapomnieć o wykrzywionych wieżach, które podlegają naprawie. A ta sama organizacja, znana nam jako Żółte Koło, zbiera skokoskałę i może planuje je zawieźć do miejscówki Omegi, aby wykorzystać je w złym celu. Więcej informacji o tym znajdziecie w innym moim filmiku, na który serdecznie zapraszam. Jest jeszcze jedno tajemnicze miejsce, a mianowicie bunkier w płaczącej puszczy. Nie wiadomo jeszcze jaki jest cel tego miejsca, ale może to być alternatywna kryjówka dla superbohaterów. Koniecznie napiszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie, a przypnę wam serduszka. I to tyle na ten filmik. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.